Kilkakrotnie i przedstawię od razu Piotr Skotnicki, skuter, czyli Monika Jarosińska, którą to Państwo zapewne doskonale znają z... trudno rozpoznać, która to Monika. No i Artur Włodkowski, czyli Klero. Witam wszystko serdecznie. Się zgadza. A ja mam w ręku Waszą płytę, którą można w sklepach nabyć, a czy warto, to będziecie musieli udowodnić w najbliższym czasie. Co to jest Mad Planet? No Mad Planet to jest taka dziwna hybryda, którą żeśmy z Klerem stworzyli jakieś 2 lata temu. Zaraz, to dlaczego mówisz tylko o Was, skoro jest tutaj Monika? Bo tak naprawdę zespół Mad Planet to jest nasza dwójka. Staramy się też wyróżniać podobnymi kolorami odchudzającymi nasz brzuch. Zaprosiliśmy do współpracy naprawdę wielu wokalistów, i znanych, i mniej znanych, tak samo wielu muzyków. I też staramy się łączyć elektronikę z muzyką akustyczną. Czasami nam to wychodzi, czasami nie, tak jak zwykle to bywa. Ale dziś obiecacie, że wyjdzie? No, mam nadzieję. Oto postara się także Monika, którą znają Państwo zapewne z ekranów telewizyjnych, ale teraz także wokalnie, bo masz taki romans z muzyką i to taki romans... Romans z muzyką trwa już bardzo długo tak naprawdę. 2 lata temu zajęłam 2 miejsce w preselekcji konkursu Eurowizji. Tak naprawdę poważnie wtedy zajęłam już się muzyką i szukałam takiego wyjścia, znaczy miejsca dla siebie. Jak miałam to szczęście, że spotkałam chłopaków na rowerze, nie, czy to żart. Tak było. Czy co, jechaliście sobie w parku? Ja jechałem na rowerze i coś przebiegło mi przed Coś. Czyli to byłam ja. I przewróciłam się, krzyczałam. Paweł zaczął krzyczeć i pomyśleliśmy, że jeszcze brakuje nam jeszcze wokalisty. A jak uwiadłaś DJ Franco Fabiego, tego znanego DJ-a, który współpracował z wieloma doskonałymi zespołami? To był też, mogę powiedzieć, przypadek. Był w Polsce, grał tutaj set w klubie. Dałam mu swoje demo. Nie myśląc nawet, że on się zainteresuje, nie wiem, jakąś piosenkarką, aktorką z Polski. Po tygodniu trzymałam telefon, czy możemy nagrać razem coś. Więc napisałam muzykę i słowa do bitu, który on mi do Polski przysłał. Odesłałam, no i jest płyta, na której jest moje nazwisko, także CD Tour. Może Klero jeszcze parę nazwisk wymieni z tej No właśnie, naszej. Bo Monika Jarosińska jest jedną z wielu artystów, którzy występują w tych bardziej znany, zdecydowanie najbardziej znany. Dobra. Znaczy no, trzeba jeszcze powiedzieć, że właśnie na naszej płycie bierze udział niemalże 20 zaproszonych gości. Tak. Suter powiedział, że bardziej znani, mniej znani, między innymi no właśnie Monika, Krzysiu Antkowek zaśpiewał, Agnieszka Burza. Który zaśpiewa także dziś. Tak, będzie mieć. Dokładnie, dziś też będzie Krzysiu, który zaśpiewa z nami. Nie wiem, Przemek Maciołek z zespołu Sisters, Robert Kubiszyn, Piotr Rzaczek, naprawdę cała plejada, można powiedzieć, miało gwiazd naszej sceny muzycznej, rozrywkowej i jazzowej również. O ile Monika jest przekonana, że śpiewa dobrze i słusznie, bo taka jest rzeczywistość, panowie mają, to troszeczkę się krygują, żeby jednoznacznie stwierdzić, że ich muzyka jest warta zakupienia płyty. Nie umiemy śpiewać, od razu mówię. Więc sprawdźmy, jak potrafią grać. Mad Planet przed Państwem. Dziś 3-krotnie, teraz po raz pierwszy. You are free, cause you love. You are free, cause you love. You are free, cause you love. Every single day, every single morning. You are free. Open your mind and let your soul fly. There is no time to waste your time. You're all the world. The world is yours. So young, so old. I hear your voice. That you are free. You are free, cause you love. You are free, cause you love. Every single day, every single morning. You are free, cause you love.
to hide. The world is blind. Inspire yourself. Inspire yourself. Let go of your shame. All of your shame. And you are free. You are free, cause you love. You are free, cause you love. You are free, cause you love. Every single day, every single night. You are free, cause you love. You are free, cause you love. You are free, cause you love. Brawa. Mad Planet sprawił, że w naszym studiu zagościła taka kawiarniano-klubowa atmosfera.